Was bardzo serdecznie, mam na imię Alicja, jestem korepetytorem online z przymiotów ekonomicznych. Swojej pomocy udzielam studentom różnych kierunków, ale tylko z przymiotów ilościowych. Całość mojej oferty możecie oczywiście znaleźć na stronie internetowej www.zadaniaprojekty.pl. A dzisiaj Wam chciałam w ramach przypomnienia pokazać, jak się rozwiązuje całki, choćby te podstawowe, które są niezbędne na kierunkach ekonomicznych. I tak jak tutaj widzicie, mamy do policzenia całkę z pojedynczej liczby z przerostem dx. Jeżeli mamy do policzenia całkę z pojedynczej liczby, to w tym momencie pytanie, wynikiem może inaczej całkowania będzie taka liczba, której pochodna da szóstkę. A więc tak można się zastanowić w ten sposób. Pochodna z czego da 6? A da z 6x. Tak jest prościej, łatwiej się tego nauczyć, plus C, czyli konstans. Ten dopisek jest konieczny, żebyśmy tutaj powiedzmy pamiętali, że ewentualnie jakiś wyraz stały może być i z tego pochodna da mi szóstkę. Teraz tak, jeżeli mam do policzenia całkę z funkcji linowej 5x plus 4, to teraz pytanie, co to mi dawało pochodną równą 5x plus 4. Na pewno możemy zapisać w ten sposób, że to będzie piątka, ale podzielona przez 2x do potęgi o 1 więcej. Jeżeli było do pierwszej, to będzie do drugiej. Dlaczego? Bo jeżeli z tego policzymy pochodną, to 5 drugie razy x do kwadratu pochodna, to x do kwadratu da mi tutaj dwójeczkę, a x będzie do potęgi o 1 mniej. Dlatego 5 drugich razy ta dwójka wróci mi piątka i będzie x do potęgi o 1 mniej. I tak jak w przykładzie poprzednim, pochodna z czego da mi 4? No właśnie z 4x. I jak zawsze dopisujemy plus c, czyli ten element plus stała. I dla sprawdzenia, jeżeli policzę pochodną z tego całego elementu, powinna mieć to, co jest pod całką. I teraz ostatni przykład. Też w tym momencie całka ciut bardziej skomplikowana, ale powiem na studiach ekonomicznych większych skomplikowanych całek poza analizą matematyczną na innych przedmiotach raczej nie będziemy mieli. Więc teraz 2x do kwadratu, jaki wynik z tego mi da, pochodna z czego da mi 2x do kwadratu? 2. I teraz tak, jeżeli x był do kwadratu, to tutaj tą potęgę o 1 większą wpisuję, jako liczba, która była, ale dzielę przez potęgę x, ale do potęgi o 1 większe. X też robię do potęgi o 1 większy. I teraz była czwórka, przepisuję, był x do pierwszej, więc dzielę przez potęgę o 1 większą i x też będzie do potęgi o 1 większą. Teraz będzie 2x, bo pochodna z 2x da mi 2 plus c.